Cześć, jestem trener Janek i chciałem zaprosić dzisiaj do wysłuchania pierwszego i drugiego rozdziału książki pod tytułem Wójt Jedziemy z Frajerami. Jest to autobiografia jednego z najbarwniejszych polskich trenerów w historii który to razem z młodzieżową reprezentacją Polski zdobył na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w roku 1992 srebrny medal. Ze względu na dość wulgarny język tej książki, proszę, aby osoby niepełnoletnie powstrzymały się od słuchania tego materiału. Projekt Barcelona. Panowie, kiełbachy do góry, rąbiemy ich w kakao, siekać frajerów do piachu z nimi, wślizg, 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 krzyczałem do chłopaków. Dla mnie i dla nich była to najważniejsza chwila w życiu. Przerwa meczu finałowego Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. Prowadziliśmy ze Hiszpanami 1-0, ale moi piłkarze chcieli rywali pożreć. A ja jeszcze ich podpuszczałem. Wskakujemy im na garby. Nosami mają ryć po glebie. Nie popuszczamy ani metra. Zapomnijcie, kurwa, o tym, że prowadzicie. Jest zero-zero. Wychodzimy do nich i łapiemy za gardła. Nie pozwalamy nawet pierdnąć. Ty, Kowal, też. Skinąłem w kierunku mojego ulubieńca, Wojtka Kowalczyka. Trenerze, do upadłego będę walczył. Padnę, ale będę zapierdalał, odpowiedział nabuzowany. W życiu ani wcześniej, ani później go takiego nie widziałem. Prowadziliśmy, ale darłem się w niebogłosy, jakby rzeczywiście było zero-zero. Akcja motywacyjna przebiegała w najlepsze. Nie tackałem się, od razu jechałem ostro. Musiałem pobudzić im mózgi. Nie pałą bejsbolową, ale słowem. Było gorąco, kurewsko gorąco. Pot spływał mi po skroni, a chusteczka, którą się wycierałem, przypominała namokniętą gąbkę. Z kolei piłkarze byli okładani lodem, wachlowani, ale w ogóle im to nie pomagało. Jakby w szatni był lekarz, to by powiedział, że zaraz pierdolną na zawał, ale jeden po drugim, albo dostaną wylewu. Tak byli nakręceni. Musiałem szybko zdecydować, co robimy z kontuzjowanymi, czy zakładamy blokady, czy jednak zmienimy ich. Niestety, do zmiany był Piotrek Świerczewski. Jednak w ogóle nie chciał schodzić. Szykował się na zwieńczenie tej pięknej, barcelońskiej masakry. Panie trenerze, a może przyjebać któremuś? zapytał. Czy ciebie, Świerszczu, popierdoliło? Jucha pójdzie mu z ryja, pokaże sędziemu i dostaniesz czerwoną kartkę, zanim wyjdziesz na boisko. Opierdoliłem go lekko, ale czułem też satysfakcję, że chłopaki są mocno nabuzowane. Poza tym ty jesteś kontuzjowany. Nie wiem, czy dasz radę wyjść na drugą połowę. Trenerze, niech masażysta robi co chce. Wali mi jakieś zastrzyki, kulawy, ale wyjdę. Zarzekał się. Został w szatni. Nie miałem wyjścia. Musiałem go zmienić. Ale jego koledzy wcale nie byli łagodniejsi. Kiedy ustawiliśmy się w tunelu, Przeraźliwie głośno tupali korkami w podłogę. Był półmrok, cokolwiek widać było tylko dzięki lekkim, zielonym światełkom. A oni tłukli jak zomo pałami w tarcze. Hiszpanie byli przerażeni, patrzyli na siebie i dziwili się, co za pojeby z tych Polaków. Jeden ze naszych chłopaków podłożył nawet nogę Hiszpanowi, a tamten się wypierdolił jak długi. A Kowal, jak złapał jednego za ucho, to mało mu tego ucha nie urwał. Chłopcy szukali zaczepki, chcąc wyprowadzić przeciwników z równowagi. Liczyli, że któryś odda na boisku. I o to kurwa chodzi. Wszystkie chwyty dozwolone, krzyczałem do Pawła Janasa, mojego asystenta. To nie był podwórkowy meczek. Żadne tam dziesięć tysięcy kibiców na trybunach, ale ponad 100 tysięcy. Piłkarze zapierdalali, jakby byli nafaszerowani najlepszymi prochami na świecie, a na boisko wychodzili, jak gladiatorzy, na arenę i mieli dwie możliwości: albo ich ściągną jak ścierę z placu boju, albo będą tak ściągać rywali. To była walka na śmierć i życie 45 minut, które miało wprowadzić ich do piłkarskiego raju ostatnie 45 minut podczas najważniejszego turnieju w ich życiu.